Jubileuszowe 25. Oleskie Biegi Pokoju przyciągnęły około 600 biegaczy. Podczas wydarzenia odbyło się łącznie 8 biegów, w tym bieg główny na dystansie 5 km, którego trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dla nas najważniejsze jest to, że kilkaset dzieciaków bierze udział w tym biegu udział, no to to ma kapitalne znaczenie, że mogą się przez całą dzisiejszą sobotę oderwać od smartfonów, od komputerów i spędzić kilka ładnych godzin na świeżym powietrzu w zdrowej rywalizacji. Patronat honorowy nad biegami objęli minister sportu i turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski. Gościem tegorocznej edycji była biegaczka, która reprezentowała Polskę na 3 olimpiadach. Te zawody troszeczkę mi przypominały Igrzyska Olimpijskie, dlatego że często jeżdżę na takie zawody i pierwszy raz się spotykam, że był odśpiewany hymn Polski. Także te zawody są bardzo super i zaskoczyła mnie ilość startujących dzieci i wiek tych dzieci, że startowały nawet przedszkolaki. Także bardzo fajna impreza i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Kompleksowo zmodernizowany stadion miejski posiada certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jest zatem idealnym miejscem do organizacji tak kultowego wydarzenia jak Biegi Pokoju. Mogę tylko pogratulować władzom Olesna, że stworzyło tą infrastrukturę, bo to bardzo ważny element. Naszym zadaniem, nie jako prezesa Polskiego Związku, jest też zabezpieczenie trenerów. 3 trenerów pracuje w programie LDK, także serdecznie zapraszamy. Warto zaczynać od klubu sportu, a może potem i w najbliższym czasie wyrosną olimpijczycy. Jubileuszowa edycja była również czasem powrotu myślami do pierwszych biegów. Wydarzenie było bowiem organizowane w ramach uczczenia wyjątkowej daty. Zaczęło się w 1995 roku, bo chciałem, żeby rocznicę zakończenia działań wojennych uczyć w jakiś sposób sportowy. I tak to się zaczęło. No i do tej pory trwa i cieszę się z tego powodu bardzo. Syn jest zapalonym biegaczem, więc chcieliśmy, żeby spróbował. Wiktor był wytypowany ze szkoły, a maluchy też koniecznie chciały, więc rodzice, mimo że są mało sportowi, też musieli się zapisać. Trzeba mieć wytrzymałość, bo to jest aż 1000 metrów. Wolę być zawsze za kimś, żeby na koniec przyspieszyć całkowicie, no i wyprzedzić wszystkich. Po dniu pełnym wysiłku nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Życzymy uczestnikom, aby zakwasy minęły jak najszybciej, a dobre wspomnienia z biegu zostały jak najdłużej.